Hej wszystkim, witajcie na moim kanale. Nie wiem, gdzie się patrzeć, więc będę się patrzeć na cały telefon. Przepraszam bardzo. Dlatego też inne niedociągnięcia też pewnie bardzo będzie widać. Sorry. No, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja już nie chcę, no naprawdę, nie wiem co wam mówić, nie chcę mi się przedłużać. Zaczynamy. Właśnie będę biegać, więc muszę najpierw się rozgrzać. Pokażę wam w przyspieszonym tempie. Przebiegłam niecałe 3 km, bo 2700. Czuję, jak mi tak nawet na twarzy, tak mi skórę właśnie tak zaciąga od potu, po prostu obrzydliwe. Zrobiłam sobie żarcie, nie wygląda najlepiej, ale trudno. I będę sobie oglądać coś na YouTubie najprawdopodobniej. Może później wieczorem jakiś trening. No może i nie wyglądam zbyt ładnie, ale po jakichś 2 godzinach oglądania YouTuba stwierdziłam, że wyłażę z tego domu i właśnie jestem z moim psem na spacerze. Po całym dniu wyglądam tak. Już jest 22 prawie, więc idę się umyć i już spać, bo umówiłam się na 6 rano na bieganie. No, także dobranoc. Siema, jest 5:30, witam was w kolejnym dniu. Na 6 jestem umówiona, jak już mówiłam, na bieganie. Teraz idę się przebrać i lecimy z dniem drugim. Cześć, kochani, jest już 6:30, przebiegłam 2 km. Jestem już w domu, także będę zaczynać ćwiczyć. Pokażę wam, co zaplanowane na treningu. Najpierw zrobię ten trening, on jest od MadFit i na serio mega go lubię. Później będzie 10-minutowy trening brzucha od Chloe Ting, ale powiem szczerze, że nienawidzę go, bo go robiłam jakby praktycznie codziennie i serio ja go nienawidzę, bo się przy nim tak męczę. No i ostatni będzie też od MadFit trening 15-minutowy, ale taneczny i ja właśnie najbardziej lubię takie taneczne. Tak wygląda. Było to pół godziny treningu. Powiem szczerze, że muszę coś zjeść. Dobra, pokażę wam, co zrobię na śniadanko. Na śniadanie mam winogrona i owsiankę. Siema, jest już 9:35 i zaraz jadę na zakupy. Najpierw chciałam wam pokazać mój outfit. Tak. Ja wiem, że mam sy w tle, ale trudno. Tak wyglądam. Siema, kochani. Właśnie wróciłam z zakupów i już wam pokazuję, co kupiłam. Taką śmietankę owsianą, tofu wędzone, takie ślimaczki owocowe, jakieś tam borówkowe i malinowe. Kabanosy, dawno bardzo nie jadłam w sumie. Wzięłam też brokuła, bo był na promocji. Burger rośliny też bardzo dawno nie jadłam. Jakieś tam fasolki, ananas w puszce, jogurt kokosowy o smaku brzoskwini i marakui. Kukurydza w puszce, passata pomidorowa, jedwab do włosów, oshi,
cytrynka i tam jeszcze jakieś owoce i warzywa. Tam... Więc dzisiaj były takie małe zakupki, niczym szczególnym się Lidl nie wykazał. Tak, a szkoda. Siema, właśnie jestem na stałach z Darianną. Na rowerkach, pojechałyśmy na rowerki. No i zaraz wrócę do domu, nakarmię koty i nakarmię siebie, pójdę się umyć i idę spać. Siema, ogólnie jest już 12.30, ja wstałam o 10.00, właśnie będę jadła śniadanie, nie wygląda najlepiej, ale trudno. Siema, właśnie jestem po bieganiu, piję wodę, jest mi naprawdę mega gorąco i jestem mega słaba, bo dzisiaj u nas jest chyba 27 stopni, także grubiutko, no. I zatem pokażę, co mam na obiad. Łapami się trzęsie i w ogóle te fryty nie wyglądają najlepiej, a już trudno. I było ich więcej, ale już zjadłam. Przeniosłam się z podwórka do pokoju. Całe mokre włosy i jestem nie że wykończona, po prostu zmęczona. I już wam pokazuję zestaw ćwiczeń, jakie dzisiaj robiłam. Najpierw był taki szybki treningek taneczny, później na ręce taki 4-minutowy, też taneczny, później taki szybki, też taneczny, no i jeszcze dwa razy taki na brzuch, dlaczego nie. Na kolację wpadną mi kanapki z pomidorem i awokado i lemoniadka. Witam się z wami już z łóżka. Jest godzina 22.35 i idę już spać, bo rano chcę iść pobiegać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że pójdę. Także do zobaczenia jutro. Dobra, więc ja godzinę temu wstałam, właśnie robię sobie śniadanie i to w sumie tyle. Nie mam dzisiaj pomysłu, patrzcie, jaka jest pogoda. Pada i ogólnie jest nie za ciekawie. No, ale dzisiaj jakiś trening na pewno wpadnie. Na śniadanie mam jaglankę biało-czarną z jedną kostką czekolady. Może nie wygląda najsmaczniej, ale to nic. Zjem to i tak. Siema. To już jest zakończenie tego filmiku. Oglądając to, co nagrałam, wiem, że mogę zrobić lepiej i dużo rzeczy jest do poprawy, więc jeśli chcecie zobaczyć może lepsze filmy, czekajcie, bo naprawdę moim zdaniem i mam nadzieję, że będzie warto. Zostawcie tylko subskrypcję i łapkę w górę. Napiszcie, co wam się podobało, a co byście wywalili i w ogóle. I pa!